Jak wiele punktów przecięcia mają wykresy funkcji sinus teta i cosinus teta dla teta większych lub równych 0 i mniejszych lub równych 2 pi. Czyli będziemy rozważali kąt teta w przedziale od 0 do 2 pi, włączając końce tego przedziału. No żeby to zrobić, to ja tutaj przygotowałem sobie taką tabelkę, w której obliczymy kilka wartości sinusa i cosinusa. Będziemy do tego używać Okręgu jednostkowego, no bo znamy definicję funkcji sinus i cosinus za pomocą okręgu jednostkowego. No i wartości te naniesiemy tutaj na tym wykresie, po to, żeby szybko narysować mniej więcej, jak wyglądają wykresy funkcji sinus i cosinus i zobaczyć, w ilu miejscach w tym przedziale te wykresy się przetną. No to zacznijmy. Okrąg jednostkowy w układzie współrzędnych mamy narysowany. Tu jest oś x, tu jest oś y. No i teraz wiemy, że kąty mierzymy w ten sposób, że początkowe ramię kąta to jest zawsze dodatnia półprosta w kierunku osi x, no a końcowe ramię kąta przecina gdzieś okrąg jednostkowy i współrzędne tego przecięcia to są wartości sinusa i cosinusa. y to jest cosinus, z to jest sinus. No tutaj mamy najpierw kąt 0 radianów, kąty będziemy mierzyć w radianach. No to ten punkt. To jest przecięcie końcowego ramienia tego kąta, które się pokrywa również z początkowym ramieniem, z okręgiem jednostkowym. No to współrzędne tego punktu to są 1 i 0. Pierwsza współrzędna to jest cosinus, druga współrzędna to jest sinus. Czyli sinus jest równy 0, kosinus jest równy 1 w tym wypadku. Dobrze, pi drugich to jest taki kąt. Czyli jesteśmy teraz w tym punkcie. No i współrzędne tego punktu to jest 0 i 1. Pierwsza współrzędna to jest cosinus, czyli tutaj mamy dla pi/2 mamy 0, a druga współrzędna to jest sinus, czyli sinus jest równy 1 tym razem. No przesuńmy się o kolejne pi/2, o kolejne 90 stopni, to wtedy znajdziemy się w tym miejscu. Czyli musimy popatrzeć na współrzędne tego punktu. Współrzędne tego punktu to jest minus 1 i 0. A zatem cosinus, pierwsza współrzędna jest równa minus 1, a sinus, druga współrzędna jest równa 0. Obracamy się dalej o kolejną ćwiartkę, o kolejny kąt prosty. No i mamy 3 drugie pi. Patrzymy na współrzędne tego punktu. I te współrzędne to współrzędna x jest równa 0, a współrzędna Y jest równa minus 1 tym razem, czyli cosinus jest równy 0, sinus, czyli minus 1 wpisujemy tutaj. No i zataczamy pełne kółko, obracamy się o 2 pi, no i wracamy z powrotem do tego samego punktu, czyli znowu mamy te same wartości, co w pierwszym wierszu 1 i 0. No dobrze, teraz te punkty naniosę tutaj na wykresie najpierw dla sinusa. Czyli sinus najpierw w zerze jest równy 0, później w pi drugich jest równy 1. Tu będzie ten punkt. Później w pi jest znowu równy 0, w trzech drugich pi jest minus 1. No, i dla 2 pi wraca z powrotem do zera. Naszym zadaniem jest, żeby tylko na tym przedziale od 0 do 2 pi te funkcje rozważać i tutaj policzyć ich punkty przecięcia. No to teraz spróbuję naszkicować ten wykres. Tutaj będzie zawracał. Tutaj znowu przejdzie przez 0. znowu zawróci i dojdzie do 0. No powiedzmy, trochę krzywo, ale. To jest tylko rysunek poglądowy, żeby mniej więcej można było zobaczyć, ile będzie punktów przecięcia. Teraz weźmy kosinus. W zerze kosinus jest równy 1, w pi drugich jest równy 0. Dalej dla pi mamy minus 1, czyli tu będzie kolejny punkt. Potem mamy 0 w 3 drugich pi i dla dwóch pi znowu mamy wartość kosinusa 1. No to teraz próbuję narysować ten wykres przez te punkty. Czyli tutaj startuje od maksimum, przechodzi przez 0, tutaj zawraca, znowu przechodzi przez 0, i tu znowu ma maksimum. No dobrze, no to już widać, jaka jest odpowiedź na nasze zadanie. Te punkty przecięcia są dwa. Jeden znajduje się tutaj. A drugi znajduje się tutaj. No to teraz może jeszcze, jak już wiemy, że są dwa, to spróbujmy jeszcze wyznaczyć dla jakiego kąta te funkcje trygonometryczne sinus i cosinus przyjmują tę samą wartość. Bo to, że wykresy się przecinają, to jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że wartości tych funkcji są w tym punkcie takie same. No dobrze, to ten kąt. No to wygląda, jakby to był w połowie między zerem, a pi drugich. Zupełnie jakby to było pi czwartych. No i to rzeczywiście musi być pi czwartych, o czym łatwo się przekonać. Wybierzmy tutaj na okręgu jednostkowym taki kąt, dla którego wartość współrzędnej x jest taka sama, jak wartość współrzędnej y. No bo taki punkt odpowiada ramieniu końcowemu, tego kąta, o który nam tutaj chodzi, czyli takiego kąta, dla którego wartość sinusa, czyli tej współrzędnej pionowej, współrzędnej y jest taka sama jak wartość kosinusa, czyli tej współrzędnej poziomej. Czyli jak tutaj sobie narysuję jeszcze drugą prostokątną, to tutaj miał kąt prosty. No i co mogło być w tym trójkącie? Jeden z boków tego trójkąta to jest dokładnie długość współrzędnej x, a drugi bok tego trójkąta to jest długość współrzędnej y. No, i tutaj mamy taki trójkąt, w którym obie te współrzędne mają taką samą wartość. Ja może narysuję to w powiększeniu. Czyli długość tego boku ma być taka sama jak długość tego boku. No to jaki tutaj musi być kąt? No ten kąt musi być taki sam jak ten. Czyli nie ma innego wyjścia, tylko ten kąt musi być równy 45 stopni, czyli pi czwartych. Tak samo ten kąt musi być równy pi czwartych. No to żeby obliczyć, jaka jest długość tych współrzędnych x i y, no to musimy sobie przypomnieć, co wiemy o tym trójkącie. No to jest trójkąt prostokątny, te ramiona, obie przyprostokątne są takie same. No a jaka jest długość przeciwprostokątnej? No długość przeciwprostokątnej to jest długość promienia okręgu, a promień okręgu wynosi 1, bo to jest z definicji jest okrąg jednostkowy. No dobrze, no to jak tyle wiemy, no to już możemy to obliczyć, no bo z twierdzenia Pitagorasa wiemy, że długość przeciwprostokątnej do kwadratu musi być równa sumie kwadratów przyprostokątnych czyli 1 musi być równe 2a kwadrat czyli jedna druga jak podzielimy obie strony przez 2 musi być równe a kwadrat czyli a musi być równe 1 przez pierwiastek z dwóch jak wyciągniemy pierwiastek z obu stron tego równania jak ktoś nie lubi niewymiernych wyrażeń w mianowniku to może pomnożyć licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch i dostaniemy wtedy, że to jest równe pierwiastek z 2 przez 2. taka jest długość tego boku A. Czyli możemy tutaj wpisać te wartości sinusa i kosinusa dla kąta pi czwartych. Dla kąta pi czwartych obie te współrzędne są dodatnie. Tak, tutaj mamy plus pierwiastek z 2 przez 2 i tutaj mamy plus pierwiastek z 2 przez 2. Czyli sinus będzie równy pierwiastek z 2 przez 2, cosinus będzie równy pierwiastek z 2 przez 2. Uzupełniliśmy naszą tabelkę jeszcze jeden wiersz. No dobrze, a gdzie jest ten drugi kąt, dla których te funkcje mają tę samą wartość? No on jest gdzieś między pi a 3 drugie pi. Czyli w tej ćwiartce, w trzeciej ćwiartce. No i znowu to jest taki punkt, dla którego wartości obu tych współrzędnych, współrzędnej x i współrzędnej y są sobie równe. Czyli to jest taki kąt, że do pi Muszę jeszcze dodać pi czwartych. Czyli to jest kąt pi plus pi czwartych. No to mogę pi i pi czwartych do wspólnego mianownika sprowadzić, czyli będę miał 4 pi przez 4 plus pi czwartych. No i to jest równe 5 pi czwartych. Taki jest ten kąt. Może tutaj go wpiszę. Tu gdzie on przynależy. Czyli mamy 5 pi czwartych. No a jakie są współrzędne tego punktu? No ten trójkąt, który tutaj mogę narysować, to jest dokładnie taki sam trójkąt jak ten zielony tutaj. Czyli jego długości boków będą dokładnie takie same. No a współrzędne tego punktu, co do wartości bezwzględnej będą też takie same, bo długości tych boków są takie same jak w tym trójkącie. Ale... Obie współrzędne tutaj są ujemne. Jesteśmy po ujemnej stronie osi x i po ujemnej stronie osi y. Czyli współrzędne tego punktu będą minus pierwiastek z 2 przez 2 i minus pierwiastek z 2 przez 2. A zatem wartości funkcji sinus i cosinus będą minus pierwiastek z 2 przez 2 no i minus pierwiastek z 2 przez 2. No rzeczywiście w obu tych przypadkach wartości funkcji sinus i cosinus są takie same. I te dwa przypadki odpowiadają dwóm punktom przecięcia. Wykresów tych funkcji. Na zakończenie warto jeszcze podkreślić, że liczba tych punktów, że konkretnie są akurat dwa takie punkty, jest ściśle związana z tym, że rozpatrywaliśmy te funkcje w tym przedziale. I w tym przedziale są dwa punkty przecięcia. Oczywiście poza tym przedziałem będzie jeszcze dużo więcej tych punktów przecięcia. Te funkcje przecinają się bardzo w wielu punktach, w szczególności w nieskończenie wielu, ale w tym konkretnym przedziale są tylko dwa takie punkty i te dwa punkty znaleźliśmy.